światowych torów. Jednak jest to zawodnik, który otarł się o Grand Prix, uczestniczył w Grand Prix Mistrzostw Świata, więc to pokazuje, że jego możliwości są bardzo duże. No oczywiście będzie Grzegorz Walasek startował wśród światowej elity. No a teraz w tym biegu też bardzo ciekawi, bardzo groźni, bardzo dobrzy rywale. No i gdzieś tam pewnie będzie kotem oka szukał swojego młodszego klubowego kolegi, który także wiele już potrafi. Kasprzak, Walasek, Waliński i Zęgota. I bardzo dobrze goście, Grzegorz Zęgota, a drugi jest Grzegorz Walasek. Nie, wyścig zatrzymany. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego, tam było troszkę zamieszania w wejściu w łuk. Prowadzili goście, tak wyjeżdżali na 5-1. Tak, najlepiej wystartował Grzegorz Zęgota, zdecydowanie. Bardzo ładny start czwartego pola. Zobaczymy powtórkę, być może był nierówny start, być może czegoś nie wyłapaliśmy. Mamy powtórkę w tym momencie. Zdjąłem słuchawki i spróbowałem się zorientować, co też się stało, nie wiem dlaczego sędzia przerwał wyścig. Zobaczmy jeszcze raz, może tutaj nie zobaczymy. No, taśma chyba równo. Wydaje się, że poszła w górę. W porządku. Czekamy na decyzję, o co chodzi. Podenerwowany troszeczkę Damian Baliński, na pewno ten start być mu się może, nie być udał. Może sędzia zobaczył któregoś zawodnika, który płynie, wykonał nierówny start, po prostu jakby nie stojąc. Być może była taka przyczyna przerwania. No i czwarte pole, Zęgota, może stąd... Może nie było dobrze widać, ale ja nie widzieliśmy Zęgotę, który żeby on... stąd jego piękny start wyjechał z troszeczkę z tak zwanego lotnego startu, czyli nie stał w miejscu, a... Tak myślisz, że to o to chodziło? Tak mi się wydaje, że decyzja sędziego ma związek właśnie z tym nierównym startem. Popatrzmy jeszcze raz. Jest no, troszeczkę, ale musiał mieć... Znaczy to jest bardzo, bardzo dobry objaw, dlatego że jest to spryt zawodnika, który wyczuł sędziego, potrafił go przechytrzyć wręcz. No sędzia jednak decydował, że start jest nierówny, niesprawiedliwy prawdopodobnie, chociaż nie mamy jeszcze oficjalnego komunikatu i na razie wszyscy zawodnicy startują w powtórce. Grzegorz Zęgota pierwszy... Znaczy, podjechał. Ja powiem w ten sposób, nie dziwię się Grzeszkowi Zęgocie, dlatego że czwarte pole przy takiej stawce zawodników jest polem bardzo ciężkim, by wygrać start i po prostu chyba zaryzykował. Grzeszek Zęgota stwierdził, że spróbuje przechytrzyć sędziego i udało mu się to. Wjechał w zasadzie pierwszy łuk, no jednak sędzia zdecydował, że nie pozwoli na tą porażkę. Kasprzak, Walasek, Baliński, Zęgota podjeżdżają wobec tego po raz kolejny. Pod taśmę, a to już któryś wyścig w dzisiejszych zawodach, który musimy powtarzać. Kasprzak na torze pierwszym, jeszcze cofa się Krzysztof, jeszcze szuka dla siebie właściwie kolejny. Popatrzył w stronę silnika, miejmy nadzieję, że z silnikiem wszystko w porządku. No i zawodnicy z Zielonej Góry z niepokojem patrzą na tor, co też tam będzie się działo i zapewne mocno ściskają kciuki za swoich kolegów. No i jaki teraz będzie ten start? No i proszę, znowu z przodu goście, Zęgota, a Walasek tam z tyłu troszeczkę utknął i Grzegorz Zęgota prowadzi. No proszę, jak to wszystko się ułożyło, kto mógł przewidzieć takie rozwiązanie? Tak biały, Grzegorz Zęgota. Potem para gospodarzy i Grzegorz Walasek, który stracił troszeczkę w pewnym momencie rytm jazdy i jedzie teraz ostatni. Waliński i Kasprzak w pogoni za Zęgotą. Połowa wyścigu już za nami. No i Waliński bardzo blisko juniora drużyny z Zielonej Góry. Bardzo szeroko Zęgota. Teraz Kasprzak przeciął tor jazdy Walińskiego. Ależ oni chcą, to jeden, to drugi, wyprzedzić tego Grzegorza Zęgotę. Tak im wszedł na ambicje junior z Zielonej Góry, ale nie dadzą rady. Grzegorz Zęgota pierwszy. A proszę, ciekawe ilu by fachowców postawiło, że pierwszy w tym wyścigu będzie Zęgota. Brawo Grzesiek. Piękny wyścig, Zęgota zaskoczył tutaj wszystkich, ale bardzo dobry start powtórzył, udowodnił sędziemu, że jednak potrafi wygrać start z tego czwartego pola, że to nie było tak do końca przechytrzenie sędziego. Będziemy mieli pewnie zaraz